Obiecałem sobie, że już nie będę łaził po ulicy i nagrywał różnych rzeczy. Zwłaszcza, że wygląda to trochę głupio. Przynajmniej dla ludzi, którzy mnie mijają. Niemniej jednak w inny sposób nie jestem w stanie wam ani opowiedzieć, ani pokazać tych rzeczy, które tutaj dookoła się dzieją. Od zakładu fryzjerskiego zaczynając. Przez wszelkiego rodzaju słodycze, cukiereczki, ubranka, kostiumy kąpielowe. Ciągnące się z całymi kilometrami takich korytarzy. Postaram trzymać się na wierzchu. W innym wypadku nie zobaczycie w ogóle architektury. Mieszanka kulturowa jest wprost niesamowita. Zazwyczaj oczywiście spotykamy tutaj i Żydów, i muzułmanów, ale również spotkałem dzisiaj Indusów. Najwięcej oczywiście turystów znajduje się z Rosji, ale i wycieczki z Polski również też spotkałem. No niestety, wydawało mi się, że wiem dokładnie gdzie idę, ale zabłądziłem. Zaraz będę musiał skorzystać z czyjejś pomocy. Na szczęście wszyscy ludzie tutaj dookoła znają różne języki. Jeżeli tylko powiesz, jaką bramę ci chodzi i zapamiętałeś nazwę, bez problemu tam trafisz. Chyba, że będziesz znany sam na siebie, wtedy może być zabawny. Jak widać, zająć się na swoją własną intuicję. Mogę co najwyżej pogłębić swoje błądzenie tutaj. Zmienia to jednak faktu, że mało szczególnie nie jestem. Dawałem sobie radę w zupełnie innych i gorszych miejscach niż to, które jest tutaj. A to naprawdę jest bardzo ładne, ciekawe. Cały południowy Izrael jest praktycznie bez roślinności. Jest mało atrakcyjny, niefajny. To jest tylko i wyłącznie pustynia. Tutaj nagle tej roślinności pokazuje się bardzo dużo. Są całe zbocza porośnięte przepiękną trawą, na której oczywiście bazą się kosy i owce. To jest era dzieci, które bawią się jeszcze bez PlayStation. I sądzę, że bawią się dużo lepiej niż nasze dzieci w Polsce. Okej, to jednak wiem, gdzie jestem. Wy też już pewnie wiecie. Mogą ciężko pomylić tą część miasta z czymkolwiek innym. Aha, zapomniałem wspomnieć o drobnej rzeczy. Aktualnie w tym momencie w Izraelu panuje święto praktycznie analogiczne do tego święta, które w Stanach Zjednoczonych nazywane jest Halloween. Ludzie przebierają się tutaj, urządzają różnego rodzaju bijatyki na ulicach, przepychanki. Ogólnie rzecz biorąc, ma być to zabawne. Odpowiem, że wszyscy normalni ludzie w takich okolicznościach powinni pójść w drugą stronę. Zwłaszcza gdy widzą zaniepokojenie na twarzach mieszkańców. Where do I want to go?